Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Przemka Piwowarskiego, prezesa Stowarzyszenia Wielki Śląsk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przemku, nie unikniemy tego tematu. Temat absolutnie na czasie, czyli fala protestów w całej Polsce przeciwko zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Kibice Śląska wydali specjalne oświadczenie w tym zakresie i je chyba można streścić dwoma zdaniami. Pierwsze, dziewczyny, jesteśmy z wami. Drugie, nie damy chuliganerii zniszczyć miasta. Tak, dokładnie w ten sposób można streścić nasze oświadczenie, które było wypracowane ze wszystkimi grupami kibicowskimi Śląska Wrocław. Większość kibiców Śląska, nie wszyscy, ale zdecydowana większość kibiców Śląska popiera protesty. Wiele właśnie osób wśród kibiców miało wątpliwości co do samej działalności niektórych osób, które biorą udział w protestach. Natomiast naszym argumentem podczas rozmów było to, że my tak mieliśmy podobny problem, jeżeli nasze protesty, marsze niepodległości, takie masowe również, kilkadziesiąt tysięcy ludzi brało w nich udział, brały całe rodziny z dziećmi, tak, i tam było kilka osób, które miały jakieś tam kontrowersyjne hasła czy banery, no to wszystkich już określano mianem, prawda, tak jakbyśmy wszyscy, którzy brali w tym udział, robili coś nieodpowiedniego, a my żeśmy manifestowali swój patriotyzm. Dzisiaj kobiety wyszły na ulicę, wspiera je wiele grup społecznych, którym też się wiele rzeczy nie podoba w kraju i nie można odbierać kobietom prawa do swojego głosu bez jakiejkolwiek debaty publicznej, zostało im coś narzucone, one czują się pokrzywdzone, protestują, my te kobiety wspieramy, zresztą nie tylko kibice, ale wiele grup społecznych wspiera strajki kobiet i to widać, tak, i nie mamy nic do tego, popieramy postulaty, chcielibyśmy, aby kobiety też miały coś do powiedzenia w tej sprawie, niekoniecznie na ulicy, tylko w przyszłości, żeby to, co ich dotyczy, też żeby mogły się wypowiedzieć w tym temacie, tak? Bo żyjemy w wolnym kraju i każdy ma do tego prawo. Druga kwestia poruszona w tym naszym oświadczeniu to jest właśnie sprawa niszczenia zabytków, pomników, miejsc kultu religijnego, czy pomników ważnych dla mieszkańców Wrocławia, ale też pomników bohaterów narodowych. Do tych protestów przyłączyły się skrajnie lewackie organizacje, które wykorzystują fakty, że mogą być w dużej grupie, niszczą zabytki Wrocławia, atakują ludzi starszych, którzy gdzieś tam wychodzą do kościoła czy wchodzą do kościoła. Katedra, Most Grunwaldzki, całe są pomazane w jakichś hasłach kojarzonych z anarchistami wrocławskimi. Dlatego my jako społeczność kibicowska wydaliśmy to oświadczenie, aby nie było wrażenia, że my występujemy przeciwko kobietom, tylko żeśmy dali jasny wyraz temu, że popieramy kobiety, ale będziemy tych miejsc ważnych dla mieszkańców Wrocławia i Polaków bronić i jako środowisko kibiców podjęliśmy pewne kroki z tym związane. Staramy się, aby zawsze ktoś w pobliżu tych miejsc był i jakby się coś złego działo, to zawsze parę telefonów i żeby szybko się skrzyknąć i ochronić te miejsca kultu. Tak, one czy katedra, czy Most Grunwaldzki już stoją bardzo długo we Wrocławiu, ponad 100 lat, katedra kilkaset lat i nie może być tak, że w przypływie takich emocji często negatywnych te miejsca są niszczone. Tak? My jako kibice Śląska nie zgadzamy się z tym i będziemy właśnie tutaj stali na straży tego, aby te miejsca nie zostały w żaden sposób zdewastowane. Po waszym oświadczeniu ja zauważyłem w mediach społecznościowych, że część internautów nie zrozumiała treści tego oświadczenia, więc może powiedzmy to wprost i wyraźnie. Kibice Śląska są za kobietami, popierają protesty kobiet, natomiast nie zgadzają się na demolowanie wrocławskich zabytków, wrocławskich miejsc no, ważnych dla chociażby katolików, dla zwykłych mieszkańców. Bo jak mówię, ludzie tego nie rozumieją. To też jest dla mnie, szczerze mówiąc, zaskakujące, że kibice poparli kobiety, bo raczej kibice są kojarzeni z konserwą, prawda? Z konserwatywnymi poglądami. Mamy konserwatywne poglądy, zawsze mieliśmy i będziemy mieli. Jesteśmy zawsze taką bardziej prawicową ekipą i zawsze raczej będziemy, bo po prostu takie jest przekonanie większości z nas. i takie stanowiska reprezentujemy. Natomiast tutaj nie chodzi o jakieś, prawda, poglądy prawicowe czy lewicowe, tylko chodzi o podstawowe prawa kobiet, gdzie według wielu osób, przede wszystkim według ich samych, te prawa zostały naruszone w ostatnim czasie i to jest ich czas i ich prawo do tego, żeby mogły protestować i nikt nie powinien im tego zabraniać. Wiele osób ich wspiera i my jako kibice po prostu też trzymamy ich stronę, to jest ich czas, mają prawo wykrzyczeć, co im nie pasuje, co im się nie podoba i także tak jak wszyscy wolni ludzie w naszym kraju powinni mieć do tego prawo, tak samo kobiety mają do tego prawo i głośno o tym mówią. Natomiast druga strona medalu to jest właśnie to, że przy takich sporach często wiele tych sporów chce wykorzystać partie polityczne i często ludziom mieszają w głowach. I dlatego my żeśmy jasno to zaznaczyli, natomiast ci, co nie zrozumieli tego, no to mogą przyjść na nasze akcje, zapytać się. Na prywatnych wiadomościach też udzielamy tych informacji. My nie zgadzamy się z tymi skrajnościami, które mają miejsca wokół samego marszu, gdzie dużo takich właśnie lewackich instytucji się przyłącza do tych marszów. Dzisiaj na przykład mamy informację, że Antifa przyjechała z Niemiec tylko po to właśnie tutaj, żeby wstrzymać jakieś niepokoje w naszym mieście. My tu czujemy się gospodarzami i na pewno nie dopuścimy do takich sytuacji, żeby w naszym mieście niszczono nasze zabytki czy dobra kultury. To jest jedna sprawa i też dużo tych osób, które właśnie krytykują nasze podejście i nie do końca rozumieją, o co chodzi, to wynika też z tego tych apeli politycznych, bo każdy myśli, że jeżeli my albo jesteśmy z PiS-em, albo jesteśmy z kobietami i wybierajcie, a my nie jesteśmy z żadną partią polityczną powiązani, my jesteśmy kibicami niezależnymi, mamy swoje własne poglądy i to, co robimy, to wynika z naszych przekonań, a nie wezwań żadnych liderów partii, czy to partii rządzącej, czy opozycyjnej. Mamy swoje zdanie, swoje poglądy i je reprezentujemy. Czyli kibica Śląska Wrocław można spotkać podczas marszu protestacyjnego i za chwilę w okolicach na przykład kościoła na posterunku, który sprawdzać będzie, czy ten kościół nie jest atakowany przez chuliganów. No, takich protestów, jakie teraz przytaczają się przez Wrocław, to ja nie pamiętam, żeby tyle ludzi brało w nich udział. I ludzie są zdenerwowani i w wielu kwestiach, nie tylko właśnie praw kobiet, wychodzą na ulicę i protestują to swoje niezadowolenie. Wśród protestujących jest bardzo dużo osób, które chodzą na mecze, to zresztą widać w relacjach tych osób na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. Jest ogólnie poruszenie, tak? I cieszymy się, że też kibice, którzy biorą udział w tych manifestacjach, bo oni pilnują właśnie tego, żeby te marsze nie przekształcały się w takie wiece, które właśnie mają służyć niszczeniu zabytków czy atakowaniu ludzi, którzy biorą udział w mszach świętych, tak? Bo przecież nie o to chodzi i musimy pilnować wszyscy, zarówno my jako kibice, ale też osoby odpowiedzialne za organizację tych protestów, aby się nie skłócić jako społeczeństwo, jako mieszkańców Wrocławia. Każdy walczy o swoje prawa, ale z szacunkiem dla drugiej osoby, abyśmy jako społeczeństwo, jako Polacy, wrocławianie nie dali się pokłócić i zwariować w tej całej sytuacji. Czyli kibice Śląska idą pod ręką z Martą Lempart i jej koleżankami? Nie, my jesteśmy w opozycji do Marty Lempart i jej koleżanek i to zdecydowanie jesteśmy do opozycji. No ale one są inicjują te protesty, można powiedzieć. Wiele środowisk inicjuje te protesty, one też biorą w nich, że tak powiem, udział. Natomiast ze względu na to właśnie, że te środowisko podburza przeciwko kibicom osoby, niestety na profilu właśnie Strajku Kobiet, ja osobiście przeczytałem, dostałem tam screena, że właśnie bardzo mi się nie podobało to, że kibice bronią tych miejsc kultu, czy tych miejsc takich ważnych dla danej społeczności i teraz właśnie na swoich profilach, mimo że walczą o jakąś inną sprawę, no to próbują właśnie ze środowiskiem kibiców wojować, a przecież nie o to chodzi, no i też pokazały tym samym swoje intencje, tak? Bohaterami tych protestów to nie jest właśnie pani Lempart czy cała ta taka lewicowa otoczka, tylko to są zwykli ludzie, zwykłe Polki, zwykli Polacy, którzy po prostu wychodzą zamanifestować swój przeciw. To jest siła tych protestów, bo przecież pani Lempart i jej organizacja, no to one często robią jakieś pikiety we Wrocławiu i co miesiąc można gdzieś tam spotkać w przestrzeni publicznej akcje organizowane przez tą organizację, no i tam przychodzi 3, 5, 7 osób, tak? Takich głośnych, krzyczących, no ale to nie są masowe protesty. Teraz poczuły siłę, prawda, bo ze względu na swoją nazwę, bo oni mają w swojej nazwie Strajk Kobiet, to też jako szersza opinia publiczna nie możemy kojarzyć tego wszystkiego, co się dzieje właśnie tylko z tą organizacją, bo to jest walka zwykłych przede wszystkim ludzi, którzy po prostu walczą o swoje prawa, a nie chcą pompować jakąś partię czy organizację, która jest skrajnie lewicowa i reprezentuje takie skrajne poglądy. Zostawmy w takim razie, Przemku, politykę, przejdźmy do spraw milszych. Kibice Śląska po raz kolejny nie zostawiają w potrzebie osób potrzebujących. Mamy niestety wciąż pandemię koronawirusa. Ta pandemia coraz bardziej niszczy świat, który znamy. Kibice Śląska pomagają, jak już powiedziałem, potrzebującym, seniorom, dzieciom. Opowiedz proszę o waszych... Tak, no właśnie tutaj emocje polityczne sięgają z zenitu. Ludzie nie rozmawiają o niczym innym, a jest też takie nasze kibicowskie życie. To, co robimy przez latami, przez cały rok, pomagamy wielu osobom, instytucjom, domach dziecka, robimy też różne jakieś fajne akcje. Naszą ostatnią akcją szeroko komentowaną oraz która uzyskała szerokie poparcie była zbiórka właśnie na remont i przystosowanie starej kotłowni w domu dziecka Wiosna na salę gimnastyczną dla tych dzieciaków. Udało się zebrać kwotę 10 tysięcy więcej niż była potrzebna ta kwota. Wyremontowaliśmy całe to pomieszczenie, urządziliśmy w najbardziej potrzebne przyrządy, boiska, drabinki, materace. Naprawdę sala wygląda przepięknie. Chcieliśmy to otworzyć z wielką pompą, zrobić fajny festyn dla dzieciaków, natomiast właśnie przez pandemię koronawirusa i to, że te dzieci też żyją przez to, że ta krzydlina jest na uboczu, w jakiejś izolacji i obaw sióstr, ale też naszej odpowiedzialności, nie zrobiliśmy tego hucznego otwarcia, ale cały czas sukcesywnie zastanawiamy się, co tam można jeszcze usprawnić, poprawić. Siostry wyszły z fajną inicjatywą, którą żeśmy podłapali. Zrobiliśmy taką małą salkę do boksu. Że dzieciaki, które też tam, prawda, są starsze, czasami też są te emocje, że mogą właśnie wtedy iść na ten worek, troszeczkę poboksować. I co ciekawe, inicjatywa samych sióstr. Żeby ciekawa inicjatywa samych sióstr, bo to się tak kojarzy, że kibice, no to od razu musi być ten worek bokserski, że tam to boksowanie, sporty walki, a tu proszę, same siostry wpadły na z taką inicjatywą, także nam się to spodobało, żeśmy przystąpili do pracy i już worek wisi, rękawice są zakupione, także dzieciaki korzystają z całego sprzętu. I obiecaliśmy siostrze, że tylko jak ta sytuacja się uspokoi, to będziemy chcieli zabrać kilku piłkarzy i takie zrobić jeszcze jedno uroczyste otwarcie tej sali. Także chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy wsparli tą akcję, bo naprawdę sprawiliśmy tym dzieciakom wspaniałą radochę. I to są takie poboczne tematy dzisiaj, ale naprawdę uśmiech na twarzach tych dzieciaków jest bezcenny. Zaprosimy podczas oficjalnego otwarcia jakieś media, piłkarzy, to zrobimy całe takie sprawozdanie z tej inicjatywy, także wszyscy Państwo będą mogli zobaczyć, ile udało się zrobić fajnych rzeczy. Przemku, jednym zdaniem o kombatantach, bo im też pomagacie. Tak, z racji tego, że zbliża się święto 11 listopada, przygotowaliśmy dla kombatantów specjalne dyplomy z podziękowaniami dla kibiców za ich postawę w tych ciężkich latach oraz specjalne paczki antykowidowe z takimi podstawowymi środkami jak płyn do dezynfekcji, maseczki, kilka produktów spożywczych, żeby w tym ciężkim okresie, wiadomo, że to dotyka przeważnie ten wirus starszych osób, oni są najbardziej narażeni, to właśnie dla tych osób chcieliśmy specjalne właśnie takie okazjonalne paczki przygotować, żeby w tym najcięższym teraz okresie, gdzie jest zapowiadany, tam jesienno-zimowym, aby oni mieli te wszystkie środki, że tak powiem, zapewnione. I tutaj kończymy. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy Tobie, Przemko. To był program Hej Śląsk. Gościem Przemysław Piwowarski, prezes Stowarzyszenia Wielki Śląsk. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.